Cześć, w dzisiejszym spóźnionym i bardzo specjalnym odcinku top 10 najciekawszych smartfonów 2020. I na początek wypada podkreślić, jak co roku, że to jest lista najciekawszych według mnie smartfonów. Nie najlepszych i nie według jakiegoś konkretnego kryterium. Po prostu dobieram sobie te sprzęty tak, jak mi się żywnie podoba. To jest moja osobista lista. Wy możecie stworzyć swoją własną, jeżeli się z tą nie będziecie zgadzać. I powiedzmy sobie też od razu, myślę, że o ostatnich 12 miesiącach wiele osób z wielu różnych powodów, ale przede wszystkim z jednego, chciałoby zapomnieć. I myślę, że w tej grupie jest też kilku prezesów smartfonowych koncernów. Natomiast nie bezpośrednio o sytuacji rynkowej będę opowiadał, a o tym, jakie ona przyniosła skutki. Na naszym rodzimym poletku zmian bowiem kilka nastąpiło. W Polsce zadebiutowali kolejni wielcy chińscy producenci. Realme, Vivo czy TCL. Nastąpiła, bądź też nie nastąpiła, zależy którym danym wierzyć, zmiana na miejscu lidera. Xiaomi efektownym blitzkriegiem zdetronizował Samsunga lub nie. Huawei z kwartału na kwartał traci udziały, a ze znanych od dawna marek tylko Motorola wydaje się walczyć o klientów. To był też rok moich osobistych, gigantycznych rozczarowań flagowcami. Większość z tych prezentowanych przez wielkie marki miała mniejsze lub większe, ale jednak oczywiste wady, a do telefonów za 4000 zł zawitał plastik. Coś, czego w obudowie sprzętu za tę cenę do niedawna zobaczyć nie można było. Nie zdziwcie się więc, że absolutnej większości modeli z tego segmentu dzisiaj nie zobaczycie. Smartfonowe serie, które rządziły w poprzednich latach, tym razem nie zasłużyły nawet na wyróżnienie. A skoro o tym mowa, jest kilka telefonów, które zrobiły na mnie bardzo pozytywne wrażenie, ale z różnych powodów w tym rankingu się nie zmieściły. Oppo Reno 4 Pro 5G jest jednym z nich. Gdyby to była lista najładniejszych telefonów roku, całkiem możliwe, że ten model by wygrał. Drugim będzie Vivo X51, pełny ciekawych fotograficznych pomysłów, a do tego ładnie opakowany, ale oba są po prostu zdecydowanie za drogie. Na osobne wyróżnienie zasługuje też zwycięzca zeszłorocznego top 10, czyli Huawei P30 Pro. Smartfon nadal warty kupienia, nadal z dobrym stosunkiem cena-jakość i nadal absolutnie świetny pod wieloma względami. Szczerze mówiąc, przez dłuższą chwilę zastanawiałem się, czy nie umieścić tego modelu na miejscu pierwszym, jako symbolu mojego sprzeciwu wobec bidy na rynku. Natomiast postanowiłem nie robić jednak grandy i skupić się na telefonach, które były prezentowane w 2020 roku. W związku z tym, nie przedłużajmy, zacznijmy od miejsca 10. A tu znajdziecie LG Velvet, jedynego przedstawiciela super popularnego ostatnio segmentu telefonów, powiedzmy, średniopółkowo-topowych. Średniopółkowych pod względem specyfikacji, a topowych pod względem ceny na start. I nie, nie jest to dobre połączenie, ale Velvet zdążył już na szczęście wyraźnie stanieć. Zresztą zgodnie z tradycją, której smartfony od LG są bardzo wierne od dawna. I w obecnej cenie wydaje się mieć znacznie więcej sensu. Velvet jest zresztą tym przedstawicielem tej grupki, któremu najmniej brakuje. Smartfon ma P-OLEDowy ekran, wodoodporność, smukły profil, gniazdo kart microSD, głośniki stereo, gniazdo mini jack i ładowanie bezprzewodowe. Której z tych rzeczy na ogół w średniopółkowcach pseudotopowych brakuje. Velvet oczywiście mógłby mieć mocniejszy procesor i aparat z bezstratnym zoomem, ale wtedy byłby już po prostu flagowcem i na pewno byłby zauważalnie droższy. Zapowiedź miejsca 9 zaczynam z kolei od obserwacji, że konkurencja wśród smartfonów za około 1000 zł w drugiej połowie 2020 roku jakby trochę odżyła. Na całe szczęście. Obecnie ona jest jeszcze mocniejsza, co mnie niezmiernie cieszy, ale ostatni przedstawiciel do niedawna absolutnie bezkonkurencyjnej w tym segmencie serii tym razem jeszcze się obronił. Redmi Note 9 Pro jest po prostu udanym sprzętem wartym swojej ceny, szczególnie obecnej, promocyjnej. Link jest w opisie. Smartfon ma dobry procesor, rozsądny ekran, nowoczesny design i solidne multimedia. Wprawdzie spośród 4 aparatów tylko 2 są sensowne, ale najważniejsze jest to, że nie zabrakło szerokiego kąta, a foty z głównego modułu wyglądają dobrze. Po raz kolejny nikogo nie powinna zawieść bateria. 5020 mAh pozwala zapomnieć o ładowarce nawet na 3 dni. A jak se człowiek o niej już przypomni, to się ucieszy, że jest aż 30-watowa. Dobry stosunek jakości do ceny podkreśla też obecność NFC. W tej cenie nadal ciężko o więcej. Gdybym miał zrobić osobny ranking największych smartfonowych rozczarowań 2020 roku, to z całą pewnością znalazłoby się w nim wiele flagowców. To już zaznaczyłem. Do wspięcia się na miejsce 8 OnePlusowi 8 Pro wystarczyło więc, że telefon dowiózł to, co obiecuje w przekazie marketingowym jego producent. Świetny AMOLEDowy ekran QHD+, odświeżany w 120 Hz, wodoodporność, najmocniejszy w momencie premiery dostępny procesor i bardzo dobre aparaty. Ba, w naprawdę ciężkich warunkach oświetleniowych w zasadzie najlepsze. Do tego dochodzą cuda niewidy jak fotochromia, bardzo szybkie ładowanie bezprzewodowe i absolutnie najlepsza pod względem użytkowym nakładka systemowa. Jest, a jakby jej nie było. Co oznacza, że dodaje wiele praktycznych funkcji, jednocześnie nigdy nie obciąża zasobów sprzętu. Ciężko w specyfikacji OnePlusa 8 Pro znaleźć jakieś braki. Wyjątkowo rzadko ostatnio spotykane gniazdo mini jack czy slot kart pamięci to chyba jedyne oczywiste. Znacznie większym problemem była startowa cena, ale cóż, tanio już było. W temacie innowacji, tych takich przez duże i, w świecie smartfonów od dłuższego czasu dzieje się naprawdę niewiele. Wyjątkiem są urządzenia z elastycznymi, rozkładanymi ekranami.
Ich pierwsze wersje wydawały się jednak być niewiele więcej niż prototypami. Gigantyczną zmianę InPlus w tej kwestii przyniósł dopiero Galaxy Z Fold 2 od Samsunga. Dwoistość natury urządzenia wynikająca z dwóch dużych, nieograniczonych ramkami ekranów jest tym, co prawdziwie zmienia sposób użytkowania sprzętu. Z jednej strony to po prostu zwykły, choć grubawy smartfon, a z drugiej w pełni funkcjonalny tablet. I fakt, że można w pół sekundy jedną formę zmienić w drugą, jest szałowe. Przeglądanie mediów społecznościowych czy stron internetowych jest dzięki proporcjom wyświetlacza mega wygodne i zupełnie inne niż w przypadku normalnych telefonów, nawet tych z wielkimi ekranami. A możliwość używania sprzętu w trybie flex, czyli w półzgięciu, ułatwia wpisywanie dłuższych tekstów. Minusami w przypadku urządzenia są oczywiście wytrzymałość pokrytej elastycznym pseudoszkłem matrycy oraz ultrakosmiczna cena. I to trzeba odnotować. Na pocieszenie jednak obie te rzeczy procent cyklicznie adresuje, a to oferując zwrot tysiaka za zakup, a to podrzucając dodatkową gwarancję na ekran. Z Fold 2 jest sprzętem unikalnym i zasługuje na miejsce siódme. A na miejscu szóstym przedstawiciel na szczęście całkiem sporej grupy smartfonów ze świetnym stosunkiem ceny do jakości. Wprawdzie Xiaomi tak szybko wchłonęło Poco, jak szybko je wydzieliło, ale duch i zamysł do niedawna submarki pozostał. X3 NFC oferuje maksimum tego, co może oferować sprzęt za około 900 zł, a to jest niespecjalnie częste w jakiejkolwiek klasie smartfonów. Ekran Full HD jest odświeżany w 120 Hz, procesor radzi sobie bez problemu z absolutną większością dostępnych aplikacji, głośniki grają w stereo, potężna bateria pozwala urządzeniu działać bez podłączania do prądu nawet przez 3 dni i można ją szybko naładować, a na pokładzie nie zabrakło też mini jacka i podczerwieni. Braków można dopatrywać się jedynie po stronie aparatów. Nie ma teleobiektywu, ale jest szeroki kąt. I tak, to wszystko brzmi bardzo podobnie do Redmi Note 9 Pro, o którym mówiłem 3 miesiąca temu, ale jednak w walce na detale Poco X3 NFC wygrywa. I wygrywa także niższą od startu i niższą obecnie ceną. Konkurenci marek bardzo długo goszczących na polskim rynku są daleko w tyle za tym Xiaomi tandemem. I to zjawisko utrzymuje się, jak idziemy sobie dalej. Na miejscu piątym Poco F2 Pro. Po moim gigantycznym rozczarowaniu fatalnymi niedoróbkami w działaniu aparatów topowej Mi 10 i gigantycznym rozczarowaniu cenami jeszcze bardziej topowej Mi 10 Pro, Xiaomi zrehabilitowało się prezentując flagowca linii Poco. I F2 Pro na szczęście przy okazji nie zostało wykastrowane z najważniejszych cech. W drugiej połowie roku wróciliśmy więc do normalnej sytuacji. To znaczy takiej, w której za androidowca z najlepszym możliwym procesorem nie trzeba zapłacić tyle co za 5 Matizów. Oprócz topowych podzespołów na pokładzie jest też kilka rodzyneczków wśród flagowców. Zupełnie bezramkowy, nieprzedziurawiony ekran czy gniazdo mini jack to dwa z nich. I one fajnie podkreślają wyjątkowość sprzętu. Aparaty na szczęście również w większej części nie zawodzą, choć brakować może optycznego zoomu. Tym zaś, którzy czepiają się braku wyższej częstotliwości odświeżania ekranu, zwrócę uwagę, że ważniejsza jest jakość wyświetlanego obrazu, a za nią odpowiedzialna jest OLEDowa matryca. Do tego można dodać jeszcze szybkie ładowanie, potężną baterię i to, że smartfon jest często bardzo mocno przeceniany. Wszyscy potrzebujemy więcej takich sprzętów. Na miejscu czwartym smartfon i marka, które na tę wysoką pozycję pracują od dawna. Nie jest to debiut tego producenta w tym zestawieniu, ale tak wysoko chyba jeszcze nigdy nie był. Czym Zenfone 7 Pro od Asusa zasłużył sobie na takie wyróżnienie? Ogólnie pojętą solidnością. I nie mówię o odporności na przeciwności losu, a o tym, że na tym smartfonie i tym, co w jego temacie obiecuje producent, można polegać. A to rzecz w minionym roku wyjątkowo rzadka. Zenfone 7 Pro oczywiście ma na pokładzie super mocne podzespoły i dzięki temu w walce na wydajność może pokonać większość prezentowanych przez konkurencję flagowców, ale też wyróżnia się zupełnie bezramkowym ekranem, wyjątkowo rzadko spotkaną diodą powiadomień, slotem kart microSD, a ciekawą innowacją jest obrotowy moduł aparatów. Zaskakująco dobrych aparatów wypada dodać. Dzięki temu bajerowi Zenfone 7 Pro jest naj w kategorii smartfonów do selfiaków. A bycie naj w jakiejkolwiek kwestii na tak zatłoczonym rynku jest wielkim osiągnięciem. Oczywiście chciałoby się, żeby cena była niższa, a dostępność szersza i mocniej akcentowana przez producenta, ale cóż, telefony to nie jest coś, co dla Asusa jest najważniejsze. Tym fajniej, że zaczynają marce wychodzić tak dobrze. Przy okazji miejsca trzeciego uwaga. Minęły czasy, gdy dość przewidywalnie w tym zestawieniu królowali przedstawiciele flagowców od największych producentów. Nie zobaczycie dzisiaj żadnego Huawei z serii P albo Mate z oczywistych względów. Nie będzie już żadnej Xperii, a linię G LG uśmierciło samo. Z top 10 2020 rozminąłby się również Samsung i jego seria Galaxy S, gdyby nie S20 FE 5G. Premiera modeli S21 nie napawa optymizmem w temacie tego, że koreański gigant czegoś się nauczył, po nie bójmy się tego powiedzieć komercyjnej porażce, jaką okazało się być zeszłoroczne flagowce. Ale S20 FE 5G pozwala sądzić, że tym statkiem kieruje jednak ktoś, kto umie rozpoznać prądy i po nich nawigować.
Jeśli na branżowych portalach roi się od artykułów opisujących różnice pomiędzy wydajnością topowych Exynosów i Snapdragonów na niekorzyść tych pierwszych, to dajmy ludziom sprzęt, który nie odbiega mocami obliczeniowymi od flagowców Xiaomi, OnePlusa czy Asusa. Jeśli decyzja o uplastikowieniu Note 20 została oceniona jako skok na kasę, pokażmy, że wraz z nią może pójść redukcja ceny. Jeśli 108-megapikselowe moduły i kosmiczne zoomy okazały się być tylko marketingowymi bzdurami, wywalmy je i zastosujmy sprawdzone i tańsze moduły. Tak, po raz pierwszy od bardzo dawna Samsung skonstruował sprzęt, dbając nie o popisywanie się pseudoinnowacjami czy myśląc o wielkiej marży, a podchodząc do tematu trochę jak Xiaomi w pokofonach, oferując to, czego potrzebują wszyscy potencjalni klienci. Maksimum tego, co da się dostarczyć w danej cenie. A w przypadku S20 FE5G to jest Super AMOLEDowy ekran odświeżany w 120 Hz, wodoodporność, naprawdę topowy procesor, slot kart microSD, świetny zestaw aparatów, duża bateria, szybkie i bezprzewodowe ładowanie oraz głośniki stereo. Miło mi tymczasem donieść, że na podium wylądował przedstawiciel debiutującego w naszym kraju Realme. Producent w minionym roku dostarczył na polski rynek naprawdę zatrważającą ilość smartfonów oznaczonych cyferkami. Jednocześnie ciągle sprzedaje Realme 6, 6i, 6s, 6 Pro, 7, 7 i 7 5G i 7 Pro. I konia z rzędem temu, kto ogarnia, czym one się od siebie różnią, tak na bieżąco. Natomiast ja wiem jedno, najciekawszy z nich jest ten ostatni. Realme 7 Pro szturmem wskoczyło na listy najczęściej polecanych w swojej kategorii smartfonów tuż po swojej premierze. To oznacza, że primo, telefon od startu był rozsądnie wyceniony, secundo, że był bardzo udany. I ja takie połączenia lubię wielce. Tym bardziej, że specyfikacja 7 Pro od flagowców odróżnia w zasadzie tylko kilka szczegółów. Gdyby w urządzeniu była pełna wodoodporność, ekran odświeżany w 90 lub 120 Hz, gdyby można było go ładować bezprzewodowo i gdyby na pokładzie sprzętu był teleobiektyw, Realme mogłoby z powodzeniem udawać, że to sprzęt segmentu najwyższego. Zresztą wspominałem już o kilku przypadkach, gdy w 2020 roku bez dodawania czegokolwiek lub dodając jedną bzdurkę, kilka marek tak zrobiło, sprzedając ulepszone w ten sposób urządzenia za 3000 albo więcej. 7 Pro udowadnia więc wszystkim tym pseudoflagowcom, ile ten zestaw cech i ta specyfikacja powinna kosztować. I myślę, że dokładnie takiego psztyczka, wymierzonego prosto w zachłanny nosek, wielu producentów potrzebuje. Realme 7 Pro wspina się więc na bardzo wysokie miejsce drugie, bo jest symbolem mojej nadziei na to, że dzielenie się pysznym tortem, jakim jest rynek smartfonów, nie będzie się odbywało w sposób kontrolowany i spokojny, tylko że jednak ktoś się będzie o to ciachobił. A na miejscu pierwszym smartfon, którego wiele osób potrzebuje. Smartfon, na pojawienie się którego wiele osób straciło już nadzieję. Smartfon, który ma szansę zmienić sytuację na rynku. I smartfon, który najpewniej tego nie zrobi, bo jak donoszą branżowe portale, sprzedaje się poniżej oczekiwań. Cóż, historia iPhone'a 12 mini będzie więc tyleż pełna triumfów, co tragiczna. Po grubo ponad roku absolutnej posuchy w temacie, Apple jako jedyna marka zaryzykowało bowiem zaprezentowanie kompaktowego flagowca. Naprawdę kompaktowego i naprawdę flagowca. Takie połączenie nie było na rynku dostępne od Samsunga Galaxy S10e, który i tak jest zauważalnie większy. Używanie tak zgrabniutkiego smartfonu naprawdę jest bardzo wygodne, tym bardziej, że nie traci na tym funkcjonalność. Jasne, ekranu w rozmiarze 5,4 cala nie da się obecnie nazwać dużym, ale kilka lat temu uważany byłby za wielki. Mnie ani razu powierzchni roboczej nie brakowało, a rozstałem się ze sprzętem po miesiącu intensywnego korzystania. Zaadresujmy też inne niedociągnięcia. W wyniku skąpstwa Apple, a nie, pardon, zamiłowania do ekologii. W pudełku nie ma już ładowarki, co niechlubnie podłapuje coraz więcej marek, 12 mini ma tylko niezłą baterię i nie ma wszystkich cudów i bajerów droższych modeli Pro. Rzeczą oczywistą jest jednak, że wyeliminowanie tych trzech rzeczy wpłynęłoby negatywnie nie tylko na gabaryty, ale także na cenę. A ta ostatnia, biorąc pod uwagę to, ile trzeba było zapłacić za zeszłoroczne flagowce i fakt, że mamy do czynienia ze sprzętem od Apple, jest zupełnie niezła. Zresztą iPhone 12 mini ma na pokładzie prawie wszystko. Oczywistym brakiem jest tylko teleobiektyw, ale ja mogę oddać go bez wahania, jeśli w zamian mogę dostać rewelacyjne multimedia, świetny design, głośniki stereo, OLEDowy ekran, najlepszy w momencie premiery procesor, ładowanie bezprzewodowe i podwyższoną odporność na stłuczenia. Podkreślam jeszcze raz, zamknięte w niecegłowatej, poręcznej i zgrabnej formie. Z całą pewnością wielu z Was stwierdzi, że to nie jest najlepszy iPhone ever, natomiast to jest dokładnie ten, na który ja czekałem i ten, którego ja potrzebowałem. Co Wy sądzicie o moim rankingu top 10 najciekawszych smartfonów 2020? Jaki byłby Wasz ranking? Możecie napisać w komentarzach i polecam to zrobić, bo to jest też jeden z warunków wzięcia udziału w konkursie. Wszystkie szczegóły na temat zabawy są jak zawsze w opisie, natomiast jedna informacja jest ważna. Można wygrać najciekawszy smartfon 2020 roku, czyli właśnie iPhone'a 12 mini. Jest się o co bić. No i oczywiście jak zawsze zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i polajkowania tego filmu, będę wdzięczny. A na sam samiuśki koniec mam dla Was spóźnione życzenia. Wszystkiego dobrego w nowym 2021 roku. Niech będzie lepszy niż ten poprzedni. Trzymajcie się, cześć!